Relacja z wycieczek, szlakiem przydrożnych kapliczek i figur w gminie Kazimierz. Kapliczki i figury przydrożne są odwiecznym elementem naszego krajobrazu i historii. Świadectwem wiary, dziedzictwem kultury. Stojące na rozstajach dróg, wśród lasów i pól, zmuszają do refleksji i pytań, dlaczego tu powstały, kto i kiedy je postawił. Stały się one dla nas inspiracją do realizacji projektu finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030. Celem projektu, którego autorką była pani Zdzisława Śmieszek, było wyznaczenie tras rowerowych po terenie naszej gminy. Dzięki temu uczestnicy wycieczek rowerowych mogli poznać lokalną historię i piękno tutejszej przyrody. Celem była także rekreacja rowerowa oraz integracja kazimierskiej społeczności. Trasy rowerowe wiodły drogami gminnymi i liczyły od 15 do 20 km. Tempo jazdy było dostosowane do najsłabszego rowerzysty. Na trasie zatrzymywano się w miejscach ciekawych historycznie i przyrodniczo, a więc nie tylko przy kapliczkach, ale dworkach i pomnikach przyrody. Przy każdym obiekcie słuchano relacji osób, które na podstawie źródeł historycznych potrafiły pięknie o danym miejscu opowiedzieć. Dzięki temu uczestnicy projektu zapoznali się z historią neogotyckich kapliczek domkowych w miejscowościach Brzeżno i Chlewiska. Historię tej drugiej opowiedziała zainteresowanym pani Renata Szymańska. Udając się w kierunku ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej Doliny Samy w miejscowości Rumianek, rowerzyści zatrzymali się przy przydrożnej figurze w miejscowości Stare. Ciekawą historię tamtejszej figury opowiedział pan Tadeusz Siłacz. Kolejne odwiedzone figury stoją w miejscowościach Kiączyn i Sierpówko. W Kiączynie była okazja zapoznać się z historią rodziny Łubieńskich, dawnych właścicieli wsi, o której opowiedział pan Paweł Mordal. Natomiast w Gaju Wielkim uczestnicy wyprawy mogli podziwiać dzieła stworzone przez dawnego proboszcza z Ceradza kościelnego księdza Zygmunta Humerczyka. W tej miejscowości przy posesji państwa Zofii i Jerzego Paulów stoi figura Najświętszego Serca Jezusa, która także ma swoją ważną dla rodziny Paulów historię. Warto wspomnieć, że w Gaju na uczestników wycieczki czekał poczęstunek przygotowany przez mieszkanki wsi wraz z panem Bogusławem Wurstem, co potwierdziło ich wielką gościnność. Udając się w dalszą podróż, turyści zatrzymali się na chwilę przy zabytkowym budynku dawnej poczty konnej, której historię opowiedział pan Michał Daniłów. Kolejna wyprawa była okazją do poznania podupadłej kapliczki domkowej w miejscowości Młodasko. Historię kapliczki i okolicy przybliżyła uczestnikom wycieczki pani Kazimiera Filipiak. W Bytyniu, gdzie uwaga rowerzystów skupiła się na trzech figurach, zapoznano się także z ciekawą historią tamtejszego kościoła i pałacu rodziny Niegolewskich. Było to możliwe dzięki doskonałej znajomości lokalnej historii przez Karola Krajewskiego. W maleńkim Wierzchaczewie od roku 1945 stoi kapliczka z figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem.
Z relacji mieszkańców wsi wynika, że stanęła ona na miejscu zniszczonego przez Niemców w czasie II wojny światowej przydrożnego krzyża. W miejscowości Sokolniki wielkie wrażenie na uczestnikach wycieczki rowerowej zrobił niewątpliwie zabytkowy neogotycki krzyż z piaskowca. Ufundowany w roku 1846 przez Wincentego i Antoninę Skarżyńskich. Nieopodal znajduje się kapliczka wnękowa w formie niewielkiej groty, a w niej ponad 80-letnia figura Maryi Niepokalanie Poczętej. Figura pochodzi ze starej kaplicy sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego. W ogrodzie przy obecnej kaplicy znajduje się natomiast kapliczka w formie groty z figurą Najświętszego Serca Jezusowego, ufundowana przez mieszkańców Sokolnik Wielkich. O historii tych obiektów opowiedział pan Remigiusz Kaczmarek. Następna trasa pozwoliła poznać historię kolejnych ciekawych obiektów znajdujących się w miejscowości Sokolniki Małe. Tam swoimi sporymi rozmiarami zwraca na siebie uwagę figura patrona wsi, świętego Jana Nepomucena. Figura ta też ma swoją ciekawą historię, a niejednemu ze wsłuchujących się w nią słuchaczy ciarki przeszły po plecach. Podobną historię ma stojąca w parku figura Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej. Trzecią figurę Najświętszego Serca Jezusowego można tam zobaczyć przed posesją państwa Bednarzów. Niewątpliwie najefektowniej wyglądającą figurą w gminie Kazimierz jest Madonna na Górach Radzyńskich. Tę figurę jako wotum w podziękowaniu za elektryfikację tej części Radzyń ufundowali w 1957 roku jej mieszkańcy. W Kazimierzu na uwagę zasługują, stojąca na rynku figura Matki Boskiej Niepokalanej. Figura świętego Jana Nepomucena stojąca na wzgórzu kazimierskiego cmentarza i figura Matki Bożej Różańcowej znajdująca się w grocie przy kościele parafialnym. W niewielkiej odległości od groty stoi też figura świętego Wawrzyńca. Jadąc ulicą Szamotulską można dostrzec też figurę Matki Bożej stojącą na prywatnej posesji państwa Ozimków. Dzięki tym wszystkim wyjazdom zorganizowanym w celu poznania figur i kapliczek udało się poznać takie obiekty jak cmentarz poniemiecki w Sokolnikach Małych, pozostałości po cmentarzu ewangelickim w miejscowości Gorgoszewo, miejsce mordu dokonanego przez Niemców na ludności cywilnej w czasie II wojny światowej, o której przypomina pomnik w Lesie Bytyńskim, kaplice w Sokolnikach Wielkich, plaże i dworek w Komorowie, kościół w Bytyniu, dworek w Kiączynie, kaplice, dworek i budynek poczty konnej w Gaju Wielkim. Zapoznano się z historią nieczynnej już stacji kolejowej w Kazimierzu, zwiedzając przy okazji mieszczące się w budynku mini muzeum. Po muzeum stworzonym przez Stowarzyszenie Miłośników Historii Huzar Zwiedzających oprowadziła pani Elwira Frączak. Odwiedzono pałac przy ulicy Nowowiejskiej, gdzie mieści się Izba Pamięci. O zbiorach tam zgromadzonych opowiedziała pani Magdalena Łyskanowska, nauczycielka historii w szkole podstawowej w Kazimierzu. O historii pałacu od niedawna siedziby Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kazimierzu opowiedziała dyrektor Bogumiła Magdziarek. Ciekawym elementem projektu był przedpremierowy pokaz filmu pod tytułem Kościół parafialny pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kazimierzu autorstwa Jerzego Osesa, dający możliwość zapoznania się z bogatą historią kazimierskiej świątyni. Podsumowując, łącznie w ramach projektu jego uczestnicy przejechali rowerami ponad 200 km, głównie drogami gminnymi i duktami leśnymi. Dzięki temu udało się pokazać, jak piękne są okolice naszej małej ojczyzny, gdzie historia przeplata się z teraźniejszością. Efektem projektu jest przewodnik turystyki rowerowej zatytułowany Kapliczki i figury przydrożne w gminie Kazimierz. Napisany przez studentkę Uniwersytetu III wieku w Kazimierzu panią Dorotę Krawiec-Pierańską.